Nagranie z 1977 roku. Autorzy, jak Państwo zapewne wiedzą, Jacek Janczarski i Maciej Zębaty. Rodzina Poszebrzyńskich, rodzina jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszebrzyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Grzegorzu? Słucham, Marylo. Nie widziałeś dziś mojej pończochy? Której? No głupie pytanie, no przecież wiesz, że mam tylko jedną parę. Wiem o tym, Marylo. Chodziło mi w zasadzie o to, czy szukasz lewej czy prawej pończochy. Aż to bez znaczenia. Nowoczesne pończochy są najprawdopodobniej wymienne. Można je nosić raz tak, a raz inaczej. Jakież to wygodne. A po cóż ci w ogóle ta pończocha? Wychodzisz z domu? Mhm, tak. Na schadzkę? Nie, do sypu. W tym miesiącu moja kolej. No ile wiem, nie uzbierało się jeszcze tyle śmieci, żeby trzeba było wychodzić aż do sypu. Zaglądałem do kubła nie dalej jak wczoraj. Odpadków tyle, co kot napłakał. I bardzo dobrze. W naszym gospodarstwie nie powinno się nic marnować. Ale nie rozumiem twojego wybuchu, Grzegorzu. Dobrze wiesz, że od lat nie zmarnowałam nawet skóry od sera. Jesteśmy najrzadziej wyrzucającą śmieci rodziną w całym bloku. Więc powiedz, czemu właśnie dziś zachciało ci się wychodzić i czemu stroisz się na tę okazję? Odpowiadam na drugie pytanie. Kolejność nie ma znaczenia. Słucham. Postanowiłam się wystroić. Może o tym nie wiesz, ale przy sypie można spotkać wielu ciekawych ludzi. Ludzi, którzy mają o naszej rodzinie nie najlepszą opinię. Niektórzy nawet mówią, Poszebrzyńscy to dziady. Kto? Kto tak mówi? No, choćby żona pana Włodka. Ona sama wyrzuca swoje śmieci betoliska rakułów. Muszę i ja jakoś wyglądać, jeżeli nie chcemy, żeby ludzie brali nas na języki. Rozumiem. Jak cię widzą, tak cię piszą. I odwrotnie. Niemniej jednak żądam odpowiedzi na pierwsze pytanie. Powtarzam. Dlaczego właśnie dziś zachciało ci się wyrzucać śmieci? Dokąd to? Zaraz sam zobaczysz. Ja wiem, po co ty tam chodzisz. Wszyscy wiedzą, że tam przy sypie można spotkać pana Słowikowskiego w negliżu, który wystaje tam godzinami, czatując na samotne kobiety. Ja wiem. Trzeba będzie dać znać, gdzie trzeba. Tacy Słowikowscy demoralizują całe osiedle. Żadna żona nie usiedzi w domu, kiedy taki Słowikowski czai się przy sypie. Za upadek obyczaju. Zasadzie. No i popatrz tylko, Grzegorzu. Kubeł jest pełny. Co? Pocięte gazety. Jeszcze wczoraj ich nie było. Jest podejrzany. Nawet bardzo. Pokażę. Grzegorzu. Pokaż. A cóż to, dlaczego zdjąłeś spodnie? Ja? Nic podobnego. No ależ tak wyglądasz zupełnie jak pan Słowikowski. Rzeczywiście nie zauważyłem. Przepraszam cię, Marylu. Chciałbym jednak wyjaśnić, żeby najmniej nie zdjąłem spodni. No przecież ja ci ich nie zdjęłam. W takim razie same mi spadły, no. W zasadzie innego wytłumaczenia nie widzę. Wstałem, żeby zajrzeć do kubła i przy tym ruchu spodnie opadły mi aż do kostek, czego gdyby nie ty, nie zauważyłbym do tej pory, no. Dziękuję ci, Marylu. No boż, gdzie są moje szelki? No tak, teraz wszystko jest jasne. Ktoś ukradł mi szelki i to niedawno, jeszcze przed chwilą miałem je na sobie. W tym domu dzieją się dzisiaj dziwne rzeczy, Grzesiu, ja się boję. No. Ja też. Podsumujmy. Brak pończochy, brak szelek, niezrozumiały nadmiar śmieci. Mam wrażenie, że to są elementy tej samej sprawy. I to jakiejś śmierdzącej sprawy. Masz rację. Dziś rano cuchnęło coś strasznie w całym mieszkaniu. A, świetnie. A więc mamy i czwarty element. Tajemniczy smród. Powiem więcej. Był to smród o zdecydowanie szpitalnym charakterze. Jakby eter czy chloroform. No może Maurycemu nie udało się jakieś doświadczenie. O nie, Grzegorzu. Maurycy rzucił już chemię. Wspólnie z Sylwią ćwiczą teraz całymi nocami przeważnie dykcję. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Chrząszcz brzmi w trzcinie. Powtarzam, chrząszcz brzmi w trzcinie. Ty chyba zwariowałeś, chłopcze. O, stół z powyłamywanymi nogami. Powtarzam, stół z powyłamywanymi nogami. Proszę, spójrz, Marylo, oto i piąty element. Ktoś odłamał nogi od stołu. Powyłamywał. Milcz się. No, wszystko jedno, jesteśmy swoją drogą mało spostrzegawczy. No jak mogliśmy nie zauważyć, że zamiast stołu leży na podłodze sam blat? Mów za siebie.
Ja zauważyłem, gdy tylko Maurycy to zauważył. Gdzie byłeś, chłopcze? Na dworcu autobusowym. Ciągle nie mogę się zdecydować, czy wybrać zapowiadanie pociągów, czy autobusów. Obie te prace są równie ciekawe. Uwaga, uwaga! Autobus do Raciąża wjedzie na stanowisko numer 13 z opóźnieniem 33 minut. Albo pasażer słowikowski Jan zgłosi się do dyżurnego ruchu. Mauryc? Co? Dlaczego wymieniłeś akurat to nazwisko? Obiło mi się gdzieś o uszy. A mnie też. No. Marylo, tylko nie z tej beczki, dobrze? Mam dosyć, dobrze? Chodźcie, kłócicie się? Świetnie. Czy mogę się przyłączyć? Kto to? Może to pan Słowikowski? O nie, na pewno nie. Pan Słowikowski wygląda zupełnie inaczej. Mam stuprocentową pewność, że to nie on. Przestań. Kochani, no jakże to? Nie poznajecie mnie? Nie. No trudno, żebyśmy mogli poznać kogoś, kto ma na głowie brudną damską pończochę. Aż to moja pończocha przecież jest. Ach, kto? To przecież dziadek Jacek. Tak, to ja, nareszcie mnie poznaliście. Ojcze, co to ma znaczyć? Jakim prawem? Cicho, nikomu ani słowa. Jakby co, niczego nie widzieliście. Niczego nie słyszeliście. Mówcie po prostu, że byliście pijani. To zawsze robi dobre wrażenie. Babu. Cicho. Ja, gdyby was, nie daj Boże, pytali o mnie, to mówcie bezczelnie, że cały czas tu byłem i nie oddalałem się ani na moment. Alibi to rzecz najważniejsza. Przekonałem się o tym przed wojną podczas procesu Zachariasza Dorocińskiego, zabójcy i Korczyńskiej. Babo, żądamy wyjaśnień. Tak, cerki starczyku Ananas w Warszawie. Zachariasz miał żelazne alibi, a mimo to dzięki mnie został skazany, prawda? Wyrok wykonano natychmiast, trzask, brakiem i po wszystkim. Zasnął. Taka umiejętność zasypiania w dowolnym momencie to jest bardzo wygodna rzecz. Większość stuletnich starców robi tak na każde zawołanie. To nic takiego. No, obudźmy go jednak. Mam zresztą wrażenie, że ojciec wcale nie śpi. No pewnie, że nie. Jeszcze nie zwariowałam, żeby spać w takiej chwili. W jakiej chwili, babu? Zbliża się godzina zero, a wy, idioci, nawet nie wiecie, co się tutaj dzieje. Jakim prawem włożył ojciec na głowę jedną z moich dwóch pończoch? Chciałem włożyć dwie, ale było mi za górą. Ale po co ta maskarada? Ale wszyscy terroryści używają czarnych pończoch. Gdy chcą kogoś terroryzować, oczywiście w czasie wojny japońskiej używało się w takich wypadkach zwyczajnych onuc. Tak. Było to jednak takie kłopotliwe, prawda? I dlatego nie terroryzowaliśmy. Terroryzowaliśmy. Tak, za często posuwaliśmy się tylko w ostateczności do tego, prawda? Tak. Odkąd zaś przemysł odzieżowy rzuca na rynek tanie, elastyczne pończochy, terroryzm bardzo się rozwinął. Możesz teraz terroryzować, prawda? Jedusza zapragnie, czas prawda? Ale jeszcze nie po wszystkim, tak. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Ja nic nie rozumiem. Twój ojciec chyba oszalał. Otóż mylicie się, kochanie. Jestem przy zdrowych zmysłach. Wiem, co robię. Cały plan przemyślałem w najdrobniejszych szczegółach, punkt po punkcie. Jaki plan? Ojciec ma jakiś plan? Ja chciałabyś wiedzieć. Nie jestem taki głupi, żeby byle komu opowiadać o moich planach. Niech się dziadek liczy ze słowami. I odpowiada na pytania. Dobrze? Kto pyta, nie blądzi, choć nie zawsze. Dziadka mojego stryjeczny pradziadek miał bardzo przykry, dziwny wypadek. Otóż pradziadek tonął właśnie w stawie, gdy brata wujek nagle się pojawił. Skoczył ten wujek, wyciągnął pradziadka, podziękowała mu pradziadka matka. A wtedy wujek, co bardzo się śpieszył, zupełnie nagle pradziadka powiesił. Po coś to zrobił, spytała go matka. Chciałem po prostu wysuszyć pradziadka. Morał stąd taki, panie, panowie, głupie pytanie i głupia odpowiedź. Pewna mężatka, kobieta niebrzydka, miała kochanka, niejakiego dzidka. Gdy mąż wyjeżdżał leczyć się na nerwy, ten młody człowiek bywał tam bez przerwy. Nagle mąż wrócił całkiem podleczony, wtargnął brutalnie do sypialni żony. Spojrzał na ciała w miłosnym uścisku i silnie dzidka wytrzaskał po pysku.
Po coś to zrobił, spytała go żona. Czy to potrafię, chciałem się przekonać. Morał stąd taki, panowie, panie, głupia odpowiedź na głupie pytanie. Jeżeli dalej ktoś jeszcze z was sądzi, że ten kto pyta, jak mówią, nie błądzi, mam wiele innych i lepszych przykładów z własnych doświadczeń, z doświadczeń sąsiadów. Lepiej czasami siedzieć i nie pytać, jeść, pić i książek po nocach nie czytać. Człowiek ciekawski nie zajdzie daleko, w ogóle w życiu wcale nie jest lekko. Cóż to za bzdury, zadacie pytanie, lecz ja bezczelnie nie odpowiem na nie. Morał stąd taki, chłopcy i dziewczęta. Miałem gdzieś morał, lecz go nie pamiętam. I po co to tyle śpiewać, jak się nie pamiętam? I po co to tyle pytać, jak się nie śpiewam? Proszę. Babu. Macie jak na dłonie głupie pytanie i głupia odpowiedź. Gdzie są moje szelki? Tak. Nie bój się, nie zginą. A kto powyłamywał nogi od stołu? To ja tymi rękami. Ale po co, na miłość boską? No ja trudno. Czytajcie, tu jest wszystko napisane. Czytaj ty, Maurycy, przy okazji poćwiczysz dykcję. Jaki dziwny list. Jest cały ułożony z wyrazów wyciętych z gazety. No stąd te śmieci, prawda? A sprytnie pomyślane, co? Do siostrzeńca panny Ingi w miejscu. Szanowny panie, siostrzenica pańska znajduje się w naszych rękach i odwrotnie. Żądamy natychmiast okupu w wysokości 150 zł płatnych w bilonie. To sprytnie pomyślane, co? Większość terrorystów pada przez numery banknotów, dlatego zdecydowałem się na bilion. Czytaj dalej. Cicho. Okup należy złożyć w terminie miesięcznym, używając w tym celu słoika z drzemem, najlepiej truskawkowym, niskocukrowym, produkcji zakład w Okęcie, w cenie 8,50 za słoik. Słoik z drzemem i bilonem uprzejmie proszę postawić przy sypie na śmieci na 7 piętrze domu przy placu na rozdrożu 1, klatka B. W przeciwnym razie nie ręczymy za nas i posuniemy się nawet do ostateczności. Tak jest, tak. Trzask, prask, tak. Po wszystkim podpisano. Poszeprzyński Jacek emeryt. Tak sprytnie pomyślali, tak. No nie wiem. Sam pomysł jest niezły. Prawda? W zasadzie, ale czy ojciec musiał podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, że to w zasadzie szalenie ułatwia pracę organom ścigania? Ale bzdury, bzdury. Nie myślcie, w organach ścigania siedzą takie, tacy głupcy. Jak ty. Żadnemu inteligentnemu człowiekowi nawet do głowy nie przyjdzie, że groźny terrorista może być tak głupi, żeby podpisać się pod listem z żądaniem okupu. Będą pewni, że to pseudonim i w ten sposób ja ich przechytrzę. No, nie wiem. Tak czy siak mogą tu przyjść i sprawdzić na wszelki wypadek. A proszę bardzo, proszę bardzo. A niech przychodzą, wtedy wszystko zwalę na was. Nikomu nie przyjdzie do głowy, że stary, niedołężny emeryt bawi się w terroryzm. Tak, to prawda. Możemy za to nieźle oberwać. Ja i ty, Marynko, no a przede wszystkim Maurycy jako recydywista. Ale jemu to nawet może złamać karierę. Po czymś takim nie zechcą go na żadnym dworcu. Tam nie potrzebują najprawdopodobniej terrorystów. Trzeba ją będzie wypuścić. Kogo? Niech dziadek nie udaje idioty. Oczywiście pannę Ingę. Ale jaką pannę Ingę? O czym ty mówisz, Marynko? Niech się papa uspokoi, dobrze? I odpowiada na pytania. Gdzie ona jest? Kto? No niech ojciec nie będzie taki twardy, bo nie dam kolacji. No dobrze, powiem wszystko, chociaż to podły szantaż z twojej strony, prawie tak podły jak ten, którym chciałem zaszantażować siostrzeńca pani, albo nie. Nie powiem, po prostu ja wam ją pokażę. Chodźcie do mojej komórki. Ostro. Nic nie widzę. Ani ja. No, ja też. Zajrzyjcie pod prycie. Tam umieściłem moją ofiarę. Mam nadzieję, że żyje jeszcze. Gdyby nie żyła, to z okupu nic i psia krew. Panno Ingo. Panno Ingo.
Nie pytaj, nie pytaj, bo i tak nic ci nie odpowie. Wsadziłem jej w zęby knebel surowego kartofla. Sprytnie pomyślane. Tak, ręce i nogi splątałem jej sielkami, oczywiście. Cicho, panno Ingo. Oczywiście przedtem uśpiłem ją chloroformem. Sam mało przy tym nie zasnąłem. Czyżby. Czyżby, tak. Następnie wepchnąłem ją pod prycie, a otwór zabiłem nogami od stołu. Powyłamywanym. Trzeba ją uwolnić. Szelki są mi niezbędnie potrzebne. Nie mogę bez końca trzymać spodni w garści. Pomóż mi, synu, dura. No i cała moja praca na nic. Wyjmij ten kartofel, Marylo. Dzień dobry państwu. O, dzień dobry, panno Ingo. Grzesiu, oddaj mi ten kartofel, może się jeszcze przydać. Przepraszamy panią za ten incydent. Aż nie szkodzi. Pan dziadek Jacek sprawił mi wielką przyjemność. Porywając mnie dziś rano, rzucił się na mnie jak burza. A gdzie to się stało? Koło sypu. W pierwszej chwili myślałam, że to pan Słowikowski. Znowu ten Słowikowski, a co wy w nim widzicie? Grzesiu, przepraszam bardzo. Nie, niech pani nie zwraca uwagi na męża, panno Ingo. Proszę opowiadać dalej. No cóż, kobiet w moim wieku nie porywa się zbyt często, prawda? Bo myślałam, że to być może ostatnia okazja i dlatego nie stawiałam oporu. Trzeba zresztą przyznać, że pan dziadek Jacek porwał mnie niezwykle delikatnie i łagodnie. Jak delikatna i łagodna letnia burza z cichymi piorunami i rozdzierającymi pochmurne niebo błyskawicami. Zrobił to jednak tak szybko, że nie zdążyłam powiedzieć, że mój siostrzeniec nie zapłaci mu za mnie nawet złamanego grosza. Tak, widzicie? Tak. Jak to? Czyżby? Jak to? Trzeba panu bowiem wiedzieć, panie dziadku Jacku, tak? Że mój siostrzeniec, o którym panu tyle opowiadałam, jest postacią całkowicie fikcyjną. Tak. O czym ona mówi? No cóż, co to jest? Tak? Papo, niech papa zniesie do pomęsku. Tak. Nie ma żadnego siostrzeńca i tyle. A jest... Cały mój plan, jak to mówią, spalił na panewce? Tak, w zasadzie tak. Najprawdopodobniej. Będzie miał z tego papa nauczkę na całe życie. A więc co najmniej na jakieś 2-3 tygodnie, uwzględniając podeszły wiek papy. Przeżyję was wszystkich bałwanie. Ojcze? Oczywiście, panie dziadku Jacku, wygląda pan jeszcze całkiem. Nie mogę się wprost na pana napatrzeć. To tak jak ja też nie mogę na nią patrzeć. Weźcie ją stąd, tą zakłamaną, egzaltowaną mitomankę siostrzeńca, jeśli zechciało przekrzewić. Babo, pan nie Indze będzie przykro. Przeciwnie. Pan dziadek jest piękny, kiedy się tak na mnie złości. Trzymajcie mnie, nie mogę na nią patrzeć. Puśćcie mnie, bałwanie. Przecież ojciec prosił, żeby go trzymać. Zmieniłem zdanie, wychodzę. Dokąd to, papo? Pod syp idę. Wolę już patrzeć na pana Słowikowskiego. Tak trzask, wyraski, pożycki. Idę i ja, i tak miałam wyrzucić śmieci. Sama nie pójdziesz, sama nie pójdziesz. Może ja tam skoczę? Ja też pójdę. W sypie jest znakomita akustyka. Uwaga, uwaga. Pan Słowikowski proszony jest do sypu. Powtarzam. Pan Słowikowski proszony jest do sypu. Powtarzam. Pan Słowikowski proszony jest do sypu. Przyszyńskich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi, nie wyjdźmy już z ich wnętrza i bez nas wiele spraw tu nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza.